Raki, skorpiony i ryby. Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wróżba dla Was, czyli dla znaków wodnych. I zobaczymy, co pokażą karty Lenormand i karty Tarota dla Was na miesiąc czerwiec, od 1 do 30 czerwca. Jakie są tendencje? Jakie potencjalne rozwoje tutaj w różnych dziedzinach, czy pozytywnie rozwiążą się sprawy. Spójrzmy w karty i zobaczmy. Na początku jednak proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału, o lajkowanie i komentarze. Jest to bardzo ważne, by kanał się rozwijał i bym mogła wydawać ciągle inne tutaj filmy dla Państwa. Bezpłatnie oczywiście to wszystko jest dla Państwa i bym realizowała tutaj różne tematy. Dziękuję serdecznie i proszę o więcej lajków i subskrypcji. Nie zapomnijcie Państwo zasubskrybować z dzwoneczkiem mojego kanału, by otrzymywać codziennie nowe filmiki. Dziękuję z góry. Więc zabierajmy się tutaj do interpretacji kart. Dla wszystkich raków, skorpionów i ryb widzę tutaj, że no, najbardziej mi się tu pokazuje jakaś relacja. Zacznijmy od relacji romantycznej, związkowej, partnerskiej, czy tutaj jest relacja małżeńska pomiędzy partnerką i partnerem. Widzę tutaj jakieś kryzysy. Od razu już w pierwszym tutaj rzędzie pokazała mi się kobieta, która jest oddalona od mężczyzny. Mężczyzna jest tutaj już skierowany w przyszłość, w innym kierunku. Odwróceni są plecami, nie patrzą na siebie. Jakby nie mieli ze sobą kontaktu na razie, ponieważ tutaj widzę po prostu przy rozpoczęciu jakiegoś kontaktu między Wami strasznie blokad duże. Być może jest nawet mężczyzna jakiś tutaj bardzo taki uparty. Stoi tutaj, widzę, mężczyzna na rozdrożu, nie wie co, jaką decyzję podjąć, co postanowić, prawda? Jest tutaj, no, po prostu nie wie, w którym kierunku pójść, w którym kierunku to małżeństwo, czy to partnerstwo się rozwinie. Są tutaj straszne blokady, które obciążają relacje, jakaś upartość i też powolne tempo rozwijania się spraw, czyli tutaj ta ciężka droga, te obciążenia właśnie na Waszym związku i ta taka być może upartość charakteru też. I to, że jesteście tutaj w kartach nawet tak oddaleni od siebie na razie, jakieś macie, nie wiem, ciche dni, kryzys, nie macie kontaktu lub sporadycznie, nie macie tutaj po prostu takich regularnych, widzę, spotkań, to właśnie powoduje, że te sprawy no, powoli będą się rozwijać. Nic nie pokazuje tutaj szybkiego, żadnego szybkiego tempa. Tutaj pani widzę, no oboje jesteście emocjonalni, również mężczyzna ma emocje tutaj w głowie, na poziomie mentalnym. No pani też ma jakąś presję czasu, by to wszystko się rozwiązało. Czas tutaj widzę stanowi jakąś wielką rolę, czyli czas, by te sprawy się w końcu jakoś tutaj wyklarowały, wyjaśniły, prawda? Emocje po prostu szargają panem i panią tutaj obojgiem, tak naprawdę szargają wami emocje w te i we w te. Chcielibyście to wyjaśnić, chcielibyście tutaj jakiegoś pogodzenia się. Karty zwiastują nowy początek, spotkanie, rozmowy, komunikację, czy to osobistą, jakieś spotkania, randki, wyjaśniania i jakieś tutaj być może też telefony, no nie wiem, wiadomo, są WhatsAppy i SMS-y, komunikacja w różnym tego słowa znaczeniu, prawda? Ponieważ przez tą nową technologię mamy rozmaite po prostu tutaj możliwości kontaktowania się, więc jest tutaj na pewno jakiś nowy początek, jest tutaj spotkanie, rozmowy, jest tutaj jakaś wiadomość, czyli ktoś tu z Państwa to jest właściwie nad głową tego partnera, więc w jego głowie kłębią się już myśli, by nawiązać kontakt, by wysłać jakąś wiadomość, czy to przez WhatsApp, czy e-mail, czy, no, czy zadzwonić po prostu. Wiadomość to jest również
tylko tutaj symbolicznie, ale chodzi o to, że mężczyzna myśli już i w głowie mu się już myśli tutaj jakby, prawda, głębią, jak nawiązać kontakt z panią. Kontakt na pewno tutaj będzie, ponieważ ten cały rząd pokazuje tutaj na podstawie tych kart o rozpoczęciu nowym właśnie kontaktu, spotkań, więc jest to już dobra tutaj prognoza bardzo. No i widzimy tutaj jeszcze, powiedzmy, w różnych konstelacjach tych kart, no, że kobieta tutaj i mężczyzna, oboje mają właśnie kłębowisko myśli. Myślicie oboje, jak rozwiązać tą sytuację. I oboje po prostu chcecie tego kontaktu, tęsknicie. Niemniej jednak jesteście jeszcze ze sobą tutaj mentalnie i duchowo, widzę, oddaleni. Lecz prognozy są dobre. Jesteście też uparci, macie silne ego, nie chcecie jakoś tak odpuścić widocznie. No, mężczyzna ma bardziej wątpliwości tutaj, widzę, prawda, którą opcję wybrać, ale też nie będzie, tak jak powtarzam, nie będzie to szybkie, będzie to powoli, także proszę się uzbroić w cierpliwość i opanować, ale do spotkania dojdzie, ponieważ nawet tutaj, diagonal, czyli w tej pozycji, prawda, jaką pozycję byśmy tutaj nie zobaczyli w kartach, jest mężczyzna, spotkanie kobieta, więc kobieta, spotkanie mężczyzna, więc w którą stronę byśmy tutaj nie interpretowali, do spotkania dojdzie, ponieważ tego pragniecie i jesteście bardzo z tego względu właśnie tutaj nerwowi, widzę. Tak, nowy początek poprzez komunikację jakąś listowną lub jakieś wiadomości, komunikacja. No i tutaj właśnie taka duża emocjonalność poprzez te blokady, jakieś takie ciężkie tu między Wami, no nie wiem, stanęły jakieś problemy na drodze, które zupełnie Was tutaj obezwładniły jakby. Dobrze, jest również tutaj po stronie Pana, to znaczy na spodzie kart, w przełożeniu pokazała się karta zaproszenia, czyli to była właśnie ta ostatnia karta, którą tutaj zobaczyłam w Lenormand, czyli koło Pana stoi list i zaproszenie, więc ten Pan na pewno pokonał tutaj te swoje takie mentalne blokady i będzie chciał właśnie tutaj zainicjować, powiedzmy sobie, jakąś komunikację i spotkanie, ponieważ właśnie po jego stronie mi się tutaj pokazują kwiaty, czyli to jest tak symbolicznie zaproszenie, inicjacja jakiegoś właśnie tu spotkania, czy przeprosin być może. No, bardzo piękne czytanie. Jeśli Państwo pytają o inne sprawy, takie jak jakieś problemy finansowe i przypuśćmy nowy kontrakt, czyli nowa umowa o pracę, czy awans w pracy, polepszenie się sytuacji finansowej, czy wynajem mieszkania i tak dalej, to oczywiście pokazuje mi się tutaj presja czasu, jesteście nerwowi, ponieważ potrzebujecie tutaj polepszenia się sprawy finansowej, prawda? Czyli finanse Was tutaj dręczą na poziomie mentalnym, ale proszę Państwa, będą rozmowy, będzie jakiś nowy tutaj początek, czyli jakaś nowa aktywność i będzie, proszę Państwa, spotkanie w miejscu publicznym z osobami publicznymi, rozmowy intensywne, zaproszenia być może, jakieś tej wiadomości i zaproszenia do być może jakichś nowych tutaj rozmów, czy to są rozmowy kwalifikacyjne, czy rozmowy o nowe kontrakty, o nowe umowy, prawda, zaproszenia, czyli już coś tutaj będzie się w miesiącu czerwcu dla wszystkich raków, skorpionów i ryb działo, coś się zadzieje, więc niech się dzieje i coś tutaj będzie, miejmy nadzieję, dobrze w sprawach finansowych, kontraktowych umówione. Nie będzie to bardzo szybko po prostu rozwiązane, będzie to jakaś tutaj mozolna, dłuższa sprawa, trzeba będzie przejść pewnie jakieś tam pewne trudności lub wykazać się dobrymi kwalifikacjami, prawda, dobrymi walorami, wiadomo, to jest normalne i no, będzie takie jakby jeszcze wahanie się, w którą stronę to pójdzie, ale być może to jakiś szef lub jakaś męska osoba, lub jakaś osoba po prostu będzie z Państwem na temat nowych, jakichś finansowych tutaj możliwości rozmawiać, czy nowych umów, awansu. Więc to też powinno się w tak samo dobrą stronę rozwinąć, prawda? Zobaczmy teraz karty Tarota. Trzy karty porady. Karty Tarota jako poradę dla raków, skorpionów i ryb wyciągnęłam. Więc pierwszą kartą
Nie, moment, to było tak. Aha, tu tak, właśnie, przepraszam, nie chcę zmienić tu kolejności tych kart, więc to tak mi tutaj, tak wylosowałam te karty. Więc tutaj jest królowa kijów, czyli buław, więc królowa buław jest osobą aktywną, kreatywną, wie czego chce, namiętną, jest osobą szybką, prawda, która bardzo po prostu dąży do realizacji swoich celów. I ta królowa buław idzie też za głosem serca, ma energię, niesamowitą energię. Jest to też karta, która mówi o dobrym czasie podjęcia wszelakich decyzji, jakiekolwiek by Państwo decyzje chcieli podjąć, czy sprawy w partnerstwie, czy sprawy właśnie finansowe, zawodowe, awansu i tak dalej, ponieważ świat stoi teraz dla Państwa otworem i jest też dobry obrót spraw, tak? Czyli tutaj to koło widzimy, dobry obrót spraw, który się, powiedzmy, jakoś tam dla Państwa przychylnie tutaj otworzy, czyli świat stoi otworem, tylko aktywność, kreatywność, pomysły i po prostu podjęcie dobrych decyzji i podjęcie aktywnych kroków, tak? To wtedy tutaj wszystkie możliwości będą stały przed Wami otworem, ponieważ to symbolizuje właśnie ta karta. Karta świata też mówi o zamknięciu jakiegoś cyklu, który Państwo mieli dotychczas i otwarciu się nowych perspektyw, nowych projektów, nowych planów i nowych właśnie tutaj idei, nowych pomysłów, nowych jakichś możliwości, więc no niesamowicie pozytywny tutaj układ. No i tutaj mamy jeszcze jako trzecią kartę rycerza kielichów. Rycerz kielichów, proszę Państwa, to jest znowu karta, która mówi nam o osobie działającej, zaangażowanej, o osobie o bogatej wyobraźni, walczącej, kreatywnej, która przynosi różne pomysły, walczy, jest po prostu no, osobą aktywną. Czyli dwie karty tutaj mamy, proszę Państwa, aktywne i królową właśnie tych buław i tego rycerza tych kielichów, więc wszystkie tutaj pomysły, które macie, proszę realizować aktywnie, kreatywnie, z celem, z pasją, z motywacją i wtedy świat stoi dla Was otworem. Proszę walczyć o swoje cele, o swoje właśnie tutaj pomysły i realizację tych nowych właśnie projektów. Proszę zawalczyć, ponieważ tu są bardzo piękne, aktywne karty i jest je w przełożeniu właśnie u Tarota karta cesarza, więc karta cesarza to jest silna osobowość, no, stabilność, wartości, czyli jeśli Państwo będą walczyć o swoje tutaj właśnie te cele nowe, czy w partnerstwie, czy w pracy, czy w rodzinie, to na pewno będziecie mogli zbudować coś stabilnego, silnego, o dobrych tutaj, no jakby stabilnych, bezpiecznych, powiedzmy, warunkach. Także coś właśnie bardzo dla Was tutaj solidnego, pozytywnego, ponieważ cesarz oczywiście jest kartą takiej no, elokwentnej osobowości, czyli coś właśnie bardzo pozytywnego w tym momencie, na kogo można liczyć, tak? Czyli dobry szef, dobry partner, dobra umowa, solidne relacje, tak? Więc bardzo Państwu tego życzę, by właśnie takie owoce tutaj w czerwcu dla wszystkich raków, skorpionów i ryb właśnie były zrealizowane, by właśnie takie tutaj solidne, piękne owoce Waszej pracy, Waszych starań tutaj wyszły na koniec właśnie w tym miesiącu. Proszę się uzbroić w cierpliwość, proszę być aktywnym i kreatywnie tutaj dążyć właśnie do swoich założonych przez siebie celów i na pewno będzie dobry rozwój spraw w czerwcu. Wspaniałe
pozytywne tutaj wibracje czuję również z tych kart. Nie widzę tutaj oprócz tej karty no wielkich jakichś takich blokad, nie widzę tutaj żadnych, no jakiejś takiej dezorientacji, może w podjęciu decyzji, jakieś wahania się, ale to będzie, to przejdzie, jeśli Państwo tutaj zobaczą, po prostu przemyślą sobie, jak zmienić swoje działanie, by być aktywnym, prawda? Zobaczmy jeszcze Energy Oracle, jakie energie są ważne w miesiącu czerwcu dla raka, skorpiona i ryb. Zobaczmy jeszcze te wibracje, takie energetyczne. Co jest ważne dla raków, skorpionów i ryb? Proszę o wskazówkę. Jakie energie są ważne dla raków, skorpionów i ryb? Jakie energie są ważne? Bardzo proszę o kartę. Bardzo proszę o kartę. Jakie energie są ważne? Geduld, czyli cierpliwość. Bardzo pięknie się tutaj znowu uzupełnia. No, naprawdę te karty się tak pięknie magnetyzują. Przecież niesamowite to jest. Geduld, czyli cierpliwość. Anioł cierpliwości. Ja może przybliżę troszeczkę tutaj do kamerki, by Państwo zobaczyli. Więc proszę Państwa, cierpliwość. Pokazałam też również tą kartę Lenormand, że właśnie będzie się to toczyć powoli, mozolnie. To nie będą proste przemiany, ponieważ tu ewentualnie partner, partnerka są jacyś uparci, tak? Jacyś zablokowani, jakieś są tutaj straszne blokady, pomimo że jest tu uczucie i emocje się kłębią, ale niemniej jednak są blokady, o których mówiłam. Ta karta też mówi o powolnym tempie rozwoju. Więc tutaj Anioł cierpliwości mówi, tylko cierpliwość może Was w miesiącu czerwcu uratować, tak? Proszę być opanowanym, przemyśleć docelowe jakieś tutaj swoje realizacje pomysłów i proszę być spokojnym, cierpliwym, cierpliwie czekać na rozwiązanie się tych wszystkich spraw pozytywnie. Proszę nie naciskać, po prostu emocjonalnie tutaj nie eksplodować, prawda? Ponieważ to może tylko zaszkodzić. Anioł mówi o właśnie cierpliwości. Niektórzy ludzie muszą się cierpliwości nauczyć, ponieważ są niecierpliwi, chcą, żeby wszystko się rozwiązało już, prawda? No ale niestety są sprawy, które muszą energetycznie same się oczyścić lub ułożyć, tak? Lub w odpowiednim momencie do nas przyjść. Zobaczmy teraz orakel miłosny dla wszystkich, którzy pytają o właśnie wyjaśnienie się jakichś blokad i spraw w partnerstwie. Proszę dla raków, skorpionów i ryb jakąś poradę na miesiąc czerwiec. Zobaczmy sobie, co pokaże jeszcze karta. Very soon, ok. Czyli niebawem. Widzicie Państwo? Niebawem. Niebawem, czyli wkrótce, wyjaśni się, co przyjdzie do Ciebie nowego. Wkrótce wyjaśni się, co nowego do Ciebie przyjdzie. Very soon, czyli już wkrótce, bardzo wkrótce. No tak mówimy o miesiącu czerwcu, czyli to jest kwestia, powiedzmy, ponad 20 dni, tak? Zostało nam jeszcze w czerwcu. Więc to jest na pewno very soon, czyli niebawem. Czyli już zbliżają się do Państwa jakieś zmiany. Ponieważ no niebawem coś tutaj się wyklaruje dla Państwa. Jest to jednoznaczne, ponieważ wyciągam różne karty z różnych talii i one ze sobą tutaj pięknie, no po prostu rezonują, tak? Mówią prawie jednogłośnie, że niebawem coś się tutaj u Państwa przemieni, zmieni, przetransformuje, rozwinie, tak? Jeszcze zobaczmy orakel miłości dla Państwa, dla wszystkich, którzy pytają o związki i relacje. Abwarten, no proszę, proszę Państwa, naprawdę jestem bez słów, no nie mam słów, jak podziękować tym kartom. Dziękuję wszystkim kartom, które tak pięknie tutaj rezonują dla
tej wróżby. Abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Czyli odczekaj, odczekać. Nie przyspieszaj nic. Zostaw tym sprawom swoim tempem iść. Czyli pozostaw tym sprawom się samym rozwinąć. Samemu się po prostu ułożyć w przetłaczeniu, prawda? Czyli nic, proszę, nie naciskać i na siłę nic tutaj nie próbować szybko na wariata, że tak powiem, rozwinąć, ponieważ tylko możecie Państwo rozjuszyć jakąś sytuację lub pogorszyć, prawda, w sprawach tutaj partnerskich. Jeśli jesteście za bardzo emocjonalni, to możecie tylko tutaj te sprawy jakoś, być może, nie wiem, poprzez jakąś eksplozję uczuć, pogorszyć. Odczekać, mówi karta, odczekać. No przecież wszystkie karty się tutaj magnetyzują. Geduld, czyli cierpliwość, odczekać i tutaj, że już niedługo się te sprawy zmienią. Czyli zostaw tym sprawom na ten po prostu dobry jakiś tutaj przypływ tych spraw, zostaw im czas, nie naciskaj. Wspaniałe karty, no przepiękne, więc proszę Państwa, cierpliwość, odczekanie, nadzieja, aktywność, kreatywność, wyjście z tej pasywności, jeśli Państwo szukają pracy, jeśli Państwo szukają polepszenia się sytuacji finansowej, być tutaj motywiert, czyli zmotywowanym, kreatywnym, aktywnym, proszę iść na spotkanie, rozmawiać, pertraktować, nie blokować, przede wszystkim nie mieć tych tutaj takich blokad, nie być upartym, nie być zawziętym i wtedy otworzą się oczywiście nowe tutaj piękne projekty. Otworzy się tutaj jakaś szansa nowa. I tego Państwu życzę na miesiąc czerwiec, wszystkim rakom, skorpionom i rybom. Życzę wszystkiego najlepszego, pięknych pomysłów, projektów, umów, pięknych, romantycznych momentów związku, powrotu partnera, pogodzenia się i do usłyszenia już wkrótce. Wszystkiego dobrego.